Nie, chcę dawać dobre walki. Po prostu chcę, żeby każda walka była dobra. Nie chcę, jakby, wiadomo, no, że pewnie zdarzy się gdzieś tam słabsza walka i tak dalej, ale jakby chciałbym docelowo dawać takie fajne walki, które nie tyle co gdzieś pokażę, tylko żeby po prostu, żeby te emocje, które ja będę czuł, żeby czuła cała publiczność, żeby oni przeżywali tę walkę ze mną. Ale wiesz, że chcę im dać te emocje, jakby robię to dla siebie, ale chcę im też te emocje dać, bo oni chcą to oglądać. Żeby ta walka miała sens nie tylko dla mnie docelowo, ale również, żeby ludzie, którzy jakby będą oglądać to, żeby przeżywali tę walkę ze mną. Więc takie walki chciałbym dawać. Wiesz, wszystko w jednej chwili, jest 15 minut. Są 3 rundy po 5 minut. Małe rękawice. Wszystko małe rękawice, tutaj ta walka może być. No ja potrafiłem bić się 3 rundy, potrafiłem wygrać nie całą minutę i potrafiłem przegrać nie całą minutę, tak? Więc jakby przeżyłem emocje chyba w każdą stronę. To jest nieprzewidywalne. Nie, dokładnie. To nie jest przewidywalny sport i tutaj może stać się wszystko. Czasami ktoś gorszy może, czy gorszy, jakby z mniejszymi umiejętnościami, tak? Może wygrać. Gdzie ja uważam na przykład nawet moją drugą walkę, którą akurat tam wygrałem, to uważam, że no miałem tego dnia mega duży fart. A jak z tlenem teraz? Z tlenem nigdy nie miałem problemu. Jakby no, moja druga walka już trwała 3 rundy, tam była decyzja. Jakby tutaj wszyscy się dziwią, że jakby... No bo masz co, wiesz, przemieszczać w tej klatce. To jest chyba fart genetyczny. Po prostu to nie jest wytrenowane, to nie jest wypracowane. Po prostu mam szczęście, że dobrze się dotleniam. Masz, masz po prostu tego genetycznie. A masz jakiegoś zaufanego dietetyka? Kto ci ustala jedzenie? Żona mu gotuje. To, co on sam sobie zaplanuje.